Post hoc ergo propter hoc. Oczywiście zdanie po łacinie i oznacza ono po tym, więc wskutek tego. I mowa tu o błędzie logicznym, czyli o wyciąganiu wniosków o relacjach przyczynowo-skutkowych na podstawie normalnego, zwykłego następstwa dwóch zdarzeń w czasie. Czyli na podstawie dwóch występujących po sobie zdarzeń wyciągamy wniosek o relacji przyczynowo-skutkowej. Wyciągamy wniosek, oczywiście nieprawdziwy, na podstawie tych dwóch zdarzeń. Najczęściej taki przykład tego jest pianie koguta przed wschodem słońca. Czyli kogut pieje, koguty pieją i wschodzi słońce. Mamy jedno zdarzenie i drugie następujące po nim. Więc można wyciągnąć wniosek, oczywiście błędny, że to pianie koguta powoduje, że wschodzi słońce. Mamy przyczynę, mamy skutek, mamy dwa zdarzenia następujące po sobie. I mamy ten błąd logiczny, ten post hoc ergo propter hoc. Może ktoś uważać po prostu, że gdyby nie było tego piania koguta, nie doszłoby do wschodu słońca. Czyli coś oczywiście nieprawdziwego. Czyli A wydarzyło się przed B, więc A musi być przyczyną B. Pianie koguta wydarzyło się przed wschodem słońca, więc pianie koguta musi być przyczyną wschodu słońca. Więc to pianie koguta powoduje wstanie słońca. Kolejnym przykładem jest to, że mamy błyskawicę, potem następuje grzmot. Więc to błyskawica powoduje grzmot. A przecież to i to jest spowodowane czymś innym. Jest spowodowane wyładowaniem elektrycznym pomiędzy chmurami a ziemią. Powód grzmotu i błyskawicy jest jeden. Jest inny niż to założenie. I właśnie taki błąd logiczny oczywiście nadal jest często spotykany. To nie jest tylko element, który był spotykany kiedyś, że te piejące koguty wywoływały wschód słońca. Nadal bardzo często możemy się złapać, że szukamy takich relacji, wyciągamy wnioski z takich relacji przyczynowo-skutkowych, które oczywiście są błędne i są nieprawdziwe. Ale na dzisiaj dziękuję. Nie wyciągaj błędnych wniosków, opierając się tylko na takim zwykłym następstwie dwóch rzeczy. Jednak trzeba się troszkę niekiedy zagłębić w temat. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.